Jak to się stało, że wpadłaś na Oena na początek? A, Oena. Wiesz co, że w sumie to wyglądało tak, że wraz z Chloe mamy mnóstwo podobnych inspiracji muzycznych, ale głównie zachodnich, przez co polska muzyka jakoś tam gdzieś nas ominęła w tym młodzieńczym czasie. Raczej skupiałyśmy się na zagranicznej muzyce, ale jednogłośnie w naszym domu i w jej domu i w moim rodzice słuchali Oena. I nagle stwierdziłyśmy, że skoro obie znamy te utwory bardzo dobrze, to dlaczego nie wziąć na warsztat właśnie, kiedy powiem sobie dość? Dla mnie to jest szczególnie zadziwiające, bo Chloe Martini jest taką osobą, która deklaruje, że dla niej najważniejsze jest R&B i soul. Wiesz co, że wszystko się zmienia i myślę, że ta epka będzie tego najlepszym przykładem. Tam, no cóż, też będzie na tej epce? Nie. To jeszcze inna bajka. Jeszcze inna bajka, ale żałuję, jest zapowiedzią tego wydania. To teraz powiedz, jeszcze tylko przypomnę, że masz nominację do Fryderyka za płytę tę z maja, sprzed niecałego roku. Tak. No właśnie, to dochodzimy do Eweliny Flinty. Ewelina, słyszałaś tę wersję już? Oczywiście. W nocy. Zaraz po północy. Oh, no. Czyli co, czekałaś? No jasne, byłam ciekawa, oczywiście. I powiem ci, że to nie była dobra godzina do słuchania tej wersji, żałuję, dlatego że ona jest bardzo taneczna. W sensie, znaczy uważam, że w ogóle super, bo żałuję zawsze było taką, no taką, wiesz, no powiedzmy średnie tempo, bardziej wolne nawet. I, no jednak to była bardziej ballada. A tutaj Chloe i Rosalie zrobiły no, wersję do tańca. I zrobiły też coś, co mnie zawsze troszeczkę denerwowało, żałuję, że tak często rozdzieliły troszeczkę tą pierwszą zwrotkę i wersy wchodzą troszeczkę rzadziej. Właśnie byłam i to jest, to mi się bardziej podoba, na pewno też, tak. Właśnie byłam ciekawa, jak na to zareagujesz. Czy to jest... Ja zawsze chciałam to zrobić. Super! Wow! Serio? To jest niesamowite. A ile dziewczyn ryczało przy tym utworze? Bardzo dużo. Bardzo dużo i rzeczywiście mnóstwo jest takich historii, że nie wiem, Laska się rozstała z facetem, bo on non-stop oglądał telewizor, więc ona mu napisała na ścianie nad telewizorem cały tekst żałuję. Ja się jej zapytam, dlaczego nie zrobiła tego na telewizorze, nie? Niezmywalny flamastrem. Najlepiej byłoby, dokładnie. Ja pozdrawiam Agatę przy okazji, moją koleżankę, z którą pracowałem przez długie lata, bo to też dla niej ważny był utwór. A ja pozdrawiam serdecznie autorkę tekstu, Luizę Staniec, moją przyjaciółkę, z którą wtedy jak był tworzony ten tekst, dopiero się poznawałyśmy, a po latach znalazłyśmy się gdzieś tam i właściwie zaczęłyśmy się przyjaźnić i tworzyć różne rzeczy społeczno-muzyczne na rzecz kobiet. O, przede wszystkim. To ja mam taką propozycję. Mam taką propozycję. Posłuchajmy w tej chwili wersji Rosalie i Chloe Martini. Potem jeszcze Rosalie opowie nam o tych swoich motywacjach do nagrywania tego utworu. Żałuję, że cię znałam. Żałuję, że kochałam. Bo nie wart jesteś żadnej łzy. Nie chciałeś wierzyć im. Żałuję, że cię znałam. Żałuję, że ufałam. I powiem to, choć szkoda słów, że będziesz kiedyś sam, całkiem sam. Anegdotka właśnie, dlaczego w ogóle ten numer? Jest to krótka historia, dosyć zabawna. Weszłam na zakupy do Carrefoura. Leci twój numer, żałuję. I zauważam, że nie mogę się powstrzymać i śpiewam i lawiruję pomiędzy półkami i zaczynam sobie tańczyć i odwracam głowę, a obok mnie chłopak robi dokładnie to samo. I pani kasjerka bawi się w najlepsze. I ja tak spojrzałam na nich i sobie pomyślałam, co jest ten numer? Ja muszę zaśpiewać ten numer. Także stąd się wziął w ogóle pomysł, bo zauważyłam, że ludzie tak samo jak ja przeżywają go nadal. I dlaczego nie nadać temu kolejnego życia i jakiejś właśnie innej wersji, zobaczyć jak ona się sprawdzi, czy ludzie też się będą do niej bawić i stąd się w ogóle wziął pomysł na to. A co do samego drum and bassu, to już
gdzieś tam romansowałyśmy razem z Chloe przy mojej płycie Motherload, numer Stracona Głowa jest tego najlepszym przykładem. I długo zastanawiałyśmy się w sumie właśnie, w jakim kierunku popchnąć w ogóle ten cover. I jak Chloe po jednej właśnie takiej posiedzeniu w studiu wysłała mi wersję z tym drum and bassem i zaczęłam słuchać tego na spacerze, to zamarłam, bo to było tak mocne, to było tak dobre, że ja stwierdziłam, że to musi być to i później też puszczając w ogóle moim znajomym, reagowali dokładnie tak samo, że tego drum and bassu w Polsce jest za mało, więc tak to wyszło. Powiedziałeś, że opowiesz nam na antenie, co łączy Kiedy powiem sobie dość, żałuję. Mm-hmm. Bardzo ważna postać łączy te dwa utwory. Ten sam producent. A, proszę! Tomek Bonarowski, który niestety już nie żyje, ale rzeczywiście to był wieloletni producent ONA. I dlaczego został moim producentem mojej płyty? No właśnie dlatego, że produkował ONA. Wow! No Tomek był niezwykle zdolnym człowiekiem. Tak, tak. Zresztą nawet dostałem niedawno zespołu Lesbigos jakieś nowe nagranie, czy jego dziecka takiego osobistego zupełnie. Mhm. Także ciągle pracują, ciągle działają. To powiedz mi, kiedy ten mini album? No niestety nie mogę ci jeszcze zdradzić kiedy, ale... A co jeszcze na nim będzie? Będzie kilka utworów, będzie również gość, ale no muszę być tajemnicza, muszę gdzieś tam skrywać ten skarb, bo wydaje mi się, że jeżeli to zaskoczy, to będzie jeszcze mocniejsze. No dobrze, a posłuchasz razem z nami jeszcze. Jeszcze mocniejsze, zobacz. No. Nie no, ta wersja jest świetna, zresztą te covery świetnie znaczy, ja nie wychodzą. Mówię, że jeszcze mocniejsze od tego numeru, ale nie chcę odbierać takiej siły, która mogłaby się wydarzyć sama z siebie po prostu. Ale będzie to nowy klimat, jeżeli chodzi o brzmienia, bo będzie dużo gitar. Dodatkowo idziemy gdzieś tam w kierunku trip-hopu, Massive Attack, Tricky. I czy Polska jest na to gotowa? Mam nadzieję, że tak. Ja jestem i myślę, że moi odbiorcy jak najbardziej lubią, jak ich challenge'uję. Także zobaczymy. Mam taką nadzieję. Posłuchasz wraz z nami nowego utworu Eweliny? No jak najbardziej. Ja troszkę się boję tego utworu, bo... Ale mam ci powiedzieć teraz, czy po utworze? No po utworze powiedz, teraz dobrze, posłuchajmy to posłuchajmy go. Posłuchajmy. Mhm. Śliczna Kasia nie wiedziała, że nóż pod żebra to gładko wchodzi. I się słodko uśmiechała nóż. Już pod żebra tak gładko wchodzi. Kiedyś Kasia przysięgała, już pod żebra tak gładko wchodzi. Ewelina patrzy na moją minę. Ewelina Finta, jak się zupełnie nie znamy. Nie, no obejrzałam sobie teledysk do tej piosenki. Ja wiem, że to jest po prostu koszmarny sen. Na koniec się wszystko dzieje pięknie. No to jest twoja interpretacja. No i właśnie chciałam zapytać, czy jest klip, bo ja tutaj jest. Drastyczne sceny można zobaczyć chyba. Klip jest. No, ja jestem bardzo zadowolona z tego klipu. Klip zrobił Archon, który jest też twórcą filmów fabularnych. I klip jest zrobiony w takim klimacie noir. Ja w peruce Merlin. No trochę się dzieje w tym klipie rzeczywiście. To ja wracam do domu i oglądam. Ja myślę, że po drodze jeszcze w telefonie obejrzysz sobie. Nie mam słuchawek, ale no może to też, wiecie, zwróci uwagę innych. Natomiast, wiesz co, no, słuchajcie, ten numer tak naprawdę to była bezpośrednia inspiracja muzyką Nicka Cave'a. Dosłownie grał koncert w mojej urodziny i kiedy z grupą przyjaciół wyszliśmy z tego koncertu, Radek Zagajewski, z którym też robię tą płytę i piszemy razem i produkujemy, powiedział te pierwsze słowa. Śliczna Kasia nie wiedziała, że nóż pod żebra tak gładko wchodzi i mnie po prostu natychmiast, ja już widziałam tą całą historię, poprosiłam, żeby napisał to do końca. No i na drugi dzień był utwór, wow. Który jest też zapowiedzią albumu, który będzie się nazywał Mariposa, czyli Motyl, ale nie do końca od motyla. Fernando, nie możesz zmusić miłości, z tobą pozostała.
No, 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 Fernando. Gniew się w sercu twym rozżalił, żal się w sercu rozzuchwalił, bo ktoś zabrał ci dziewczynę twą. Szukasz wielkich słów, szukasz prostych słów, by zawrócić z drogi i zatrzymać ją. Ta dziewczyna jak dziewczyna wciąż o tobie zapomina, do innego już uśmiecha się. W Trójce Wojzbęd i Ewelina Flinta taką miałaś minę, jakbyś chciała powiedzieć: to ja to naprawdę nagrałam? Nie, nie, zasłuchałam się troszeczkę. Tak, to ja nagrałam razem z Voice Bandem, czyli takim chórem męskim, który w czasach przedwojennych był bardzo modny, czyli Rewelersi. Dwóch tenorów, baryton, bas. Poprzednią płytę nagrali z Anitą Lipnicką, czyli siostrą założyciela tego zespołu. A teraz ja dołączyłam do nich i to jest taki też element fajny, dość komiczny, dlatego że śpiewamy utwory z rewi, kabaretów, filmów komediowych z tamtego czasu. No i jest to niezły fan, dlatego że się tam też troszkę aktorsko wyżywam. A przy okazji na planie klipu do Voice Bandu, właśnie tego utworu, poznałam Archona, czyli Maćka Michalskiego, który zrobił mi klip do balady o pięknej Kasi. Więc historia się zaplata. Ale ta piosenka nowa też jest trochę teatralna. No jest, jest, tak, tak, tak. To opowiedz troszkę więcej o tej piosence, o płycie, która będzie, nie o Voice będzie, o baladzie o pięknej Kasi, tylko jeszcze najpierw pytanie do Rozali, jak ty odbierasz taką dwubiegunową zupełnie Ewelinę? Wydaje mi się, że jest to dla mnie całkowicie zrozumiałe i normalne. Bo każdy artysta ma to do siebie, że dwubiegunowy gdzieś tam jest. Często najpierw chwytam po soul, później lecę po drum and bass. No to wydaje mi się, że to pytanie jest częściowo zbędne. Czaję to i szanuję. Uważam, super, że to jest wspaniałe, żeby móc się wyrażać w różnych, jakichś takich, na różny sposób. I jako wokaliści, jako aktorzy tego właśnie potrzebujemy, bo zasiedzenie się w jednym, komfortowym, staje się tak nudne i nie da się w tym rozwijać. Dokładnie, dokładnie. Dlatego ja też myślę, że wiesz, dwubiegunowość, ja myślę, że wielobiegunowość w przypadku wielu artystów nie da się rozwijać robiąc cały czas to samo i my się też czasami trochę nudzimy tym jakimś tam gatunkiem. Wracając do płyty, płyta powstaje właściwie już tam jakieś małe, drobne szlify przed nami i wszystko wskazuje na to, że już niedługo będzie. I ona jest mocno inspirowana muzyką amerykańską tak naprawdę. Sam tytuł też jest taką bezpośrednią inspiracją z miejsca, w którym byłam. Z miejscowości, która nazywa się Mariposa, w której tak naprawdę po raz pierwszy od jakiegoś czasu się odblokowałam i zaśpiewałam publicznie dla kilku osób. No tak, takie były dowcipy swego czasu, że Ewelina Flinta próbuje pobić Edytę Bartosiewicz w nieśpiewaniu. Tak, ale to nie było umyślne, natomiast wychodzi na to, że pobiłam Edytę. Ale prawda jest taka, że słuchajcie, ja tak naprawdę przez te wszystkie lata występowałam cały czas, tylko że łatwiej było mi zaśpiewać dla ogromnej rzeszy ludzi. To było coś takiego normalnego, naturalnego dla mnie. I nagle, kiedy pojawiłam się w tej Mariposie w Kalifornii i ktoś nagle zauważył, że ja po prostu sobie jakiś wystukuję rytm na nogach, John Kidd z Kalifornii, z Mariposy, zaprosił mnie, żebym zagrała może z nimi na perkusji. Ja stwierdziłam, że nie jestem perkusistką. No to co robisz? Ja mówię, śpiewam. No to zaśpiewa. A ja w tym momencie, kurde, nie. No i tak się zaczęła niesamowita historia. Kończyło się tym, że ja przez cały ten pobyt w Stanach śpiewałam już wszędzie. W taksówce, dla taksówkarza, gdzieś tam w sklepie. Już moja przyjaciółka się śmiała z tego, że jak się otworzyłam, to się wszystko po prostu wysypało. I rzeczywiście, no ja się cieszę, że też ta płyta ma dużo takiej z jednej strony intymności, bo to są historie w dużej mierze moje, poza historią Kasi, która jest po prostu opowieścią o Kasi, która bardzo długo wytrzymywała, aż
Aż nie wytrzymała. Aż nie wytrzymała. Ale rzeczywiście tamten czas, zresztą tak jak Rosalie, mówiłaś, że bardzo się inspirowałaś muzyką zagraniczną. Mhm. I ja też. Ja bardzo mało słucham polskiej muzyki. Od dzieciaka mnóstwo po prostu. Nawet gdzieś tam zakosztowałam country, bo jak byłam małą dziewczynką, bardzo mi się podobała Patsy Cline. Więc to co przy tej płycie jest fajne, to jakiś totalny taki luz i świadomość, że to ja decyduję, co na niej jest. To ja to współprodukuję, tworzę, to ja to finansuję i ja jakby podejmuję głównie jakieś takie decyzje. Znaczy oczywiście mój management też, ale dobrze wiedzą, że jak powiem, że nie, to żeby mnie tam kurczę na kole, na koło wiesz i nałożyć i łamać gnaty, to się nie da. Zresztą za stara już jestem na to, więc dobrze.